Po całkiem długim okresie czekania wczoraj wreszcie pojawił się oficjalny gameplay trailer z trzeciego chapteru Poppy Playtime, który wprowadził masę nowych rzeczy, pokazał wiele nowych lokacji, wiele nowych postaci i wątków, a także kilka tych powracających. Wszystko szybko wyjaśnię wam w dzisiejszym filmie, ale im zacznie wpadnijcie na mojego Instagramka, linka macie w opisie tego filmu. Więc jeszcze zanim sam trailer miał swoją premierę, Mob Games wydało oświadczenie, w którym, uwaga, niespodzianka, przełożyli trzeci chapter Poppy Playtime na 2024 rok, dokładniej o kilka tygodni, więc powinien wyjść na przełomie stycznia i lutego. W samym oświadczeniu powiedzieli tyle, że nie powiedzieli nic poza tym, że delayują chapter trzeci na 2024. Aczkolwiek sam jestem przekonany, że obecnie może on być po prostu niegrywalny i muszą załatać wszystkie bugi, bo zazwyczaj na premierę gry, no cóż, mają ich trochę za dużo. Zamiast tego otrzymaliśmy gameplay trailer chapteru trzeciego, co ciekawe bez oficjalnej daty premiery. Dostaliśmy po prostu niemal dwuminutowy zwiastun, który sobie teraz przeanalizujemy. Soul wszystko zaczyna się od emisji kolejnego odcinka Smiling Critters, tylko z tą różnicą, że w momencie, kiedy na ekranie pojawia się Catnap, to nagle dochodzi do emergency alert, alarm awaryjny. To wydane został o godzinie 11.08 sierpnia 1995 roku przez Playtime Company w związku z incydentem, który miał tam miejsce. I w sumie to wszystko moglibyście już wiedzieć w tym momencie, gdybym już dropnął swój film z wyjaśnienia całej fabuły Poppy Playtime, gdzie wątek tego incydentu dogłębnie został przeanalizowany, aczkolwiek nie wyrobiłem się z nim jeszcze. Zobaczycie go w przyszłym tygodniu. Naprawdę warto czekać, bo jest to kompendium wiedzy o wszystkim, co do tej pory wydarzyło się w tym świecie. Aczkolwiek najdokładniej 8 sierpnia 1995 roku to jest dokładnie ten dzień, kiedy prototyp uwolnił wszystkie inne eksperymenty, które następnie zmasakrowały i pozabijały większość pracowników i naukowców w fabryce, przez co mniejszość, która przeżyła, musiała się stamtąd ulotnić. I tak, to jest dokładnie ten dzień, kiedy wszystko się zmieniło, a historia Playtime Co. już nigdy nie była taka sama. Ale o tym dowiecie się za tydzień w moim innym filmie. Naprawdę czekajcie, bo to będzie coś mocnego. Tak, swoją drogą, jeżeli do tej pory to, co słyszycie w tle, jeszcze nic wam nie mówi, to cofnijcie się do 2019, do Siren Head'a, bo to jest dokładnie ten sam emergency dźwięk, który zawsze był z Siren Head'em maczowany. Nawet pojawił się w trailerze tego filmu w taki sposób. Ale może lepiej tego nie wspominajmy. Swoją drogą, to wszystko leci na telewizorze wyprodukowanym przez Playtime Co. o numerze Poppytron 502. Póki co niewiele nam to mówi, ale być może się o tym trochę więcej kiedyś dowiemy. The following message is for all Playtime Company employees. Następnie od napisu czy słyszałeś wiadomości rozpoczyna się ta właściwa część trailera. I na początku widzimy domek. Niewiele o nim póki co wprawdzie wiadomo. Najpewniej znajduje się on w Playker i nie wiem, na przykład sieroty mogły tam mieszkać czy coś. Następnie otrzymujemy moment z wnętrza jakiegoś budynku, to już na bang jest sierociniec, ponieważ mamy tutaj bardzo wiele łóżek piętrowych, na których najpewniej spały właśnie sieroty. Jakbyście nie pamiętali, to Playker był sierocińcem, przed laty stworzonym przez Eliota Ludwiga, a dzieciaki, które tam mieszkały później, były transportowane koleją do Game Station, gdzie później były testowane, a jeżeli wszystkie testy zostały wykonane prawidłowo, później dzieciaki były zamieniane w zabawki, w żywe zabawki, m.in. za pomocą eliksir wstrząsów czy eliksiru z kwiata maku. Tutaj na bank będzie jakaś forma zagadki z przenoszeniem energii, jako że mamy zieloną łapkę i no, wiadomo, thing do zielonej łapki. I przede wszystkim, co absolutnie najważniejsze, wreszcie to wygląda jak horror, gdyż to wszystko jest zniszczone, uwalone, brudne, takie nieprzyjemne. Nie tak idealnie wygładzone, jak chociażby w pierwszym chapterze, w drugim, no poniekąd też tak było, natomiast w trzecim, jak widzicie, jest już dużo mroczniej, nie jest aż tak przyjemnie jak wcześniej. Po prostu bardziej idzie stwierdzić, że jest to horror, niż szło to stwierdzić wcześniej. W tym pomieszczeniu widzimy coś ciekawego, ponieważ na ścianie wisi maska przeciwgazowa, którą na samym początku tak jakby promowano chapter trzeci, to miał być taki centralny element z tej gry. I wygląda na to, że dalej nim będzie, strzelam, że albo jest to moment, kiedy dostajemy maskę na resztę gry, ewentualnie będzie
ona gdzieniegdzie wisieć, a my będziemy musieć zbierać te maski, ponieważ będą się one z czasem tak jakby wyczerpywać. Coś pokroju na przykład, no nie wiem, noży w The Last of Us, w jedynce przynajmniej. Tam noże się zużywały, jak dobrze pamiętam, i z tym myślę, że będzie podobnie. Oczywiście zakładając maskę będziemy mogli przeżyć w tym czerwonym gazie Katnapa. Za wiele w sumie o tym powiedzieć nie można, poza tym, że kinda wygląda słodko. Następnie pojawia się kolejny napis, trochę mi się to kojarzy ze zwiastunem na FAT3, ale okej. O treści te dzieci cierpiały. Odnosi się to oczywiście do dzieci, które były zamieniane w maskotki / potwory przez pracowników Playtime Co. Następnie widzimy chociażby coś takiego i początkowo twierdziłem, że to może być właśnie eksperyment 1006, czytaj prototyp, bo wygląda dziwnie na pewno i przede wszystkim to coś jest połączeniem bardzo wielu innych postaci, takich jak chociażby Bron, jak Bonzo the Bunny, PJ Pagapilar czy w końcu Mami Longlegs. I poniekąd zgadza mi się to z tym, co wcześniej sądziłem co do prototypu, ponieważ on w domyśle raczej miał być właśnie postacią poniekąd złożoną z innych postaci, tak jak mówiła Mami Longlegs pod koniec. Ale szczerze, jak na takiego main villaina, to on wygląda lamersko po prostu. Przynajmniej Imo, jakby... Okej, idzie się tego może bać, ale w tym momencie to wygląda śmiesznie. Więc strzelam, że albo to jest prototyp tak ostatecznie, albo jest to coś innego, a prototyp wygląda inaczej i póki co tam go jeszcze nie pokazują. No przynajmniej wolałbym, żeby tak było. To coś przynajmniej nie ma jego łapy, chociaż... No aczkolwiek niby z drugiej strony ten wystający szkielet ma łapy dość podobne do tego, co miał prototyp, przynajmniej do łapy prototypu. No nie wiem, z tego trochę ciężko jest cokolwiek wnioskować. Są dwie opcje, albo to jest prototyp, tutaj eksperyment 1006, albo jest to coś innego. W tym momencie po głębszej analizie za bardzo nie mam pomysłu, w którą stronę z tym pójść. Aczkolwiek istotne jest to, co słyszymy w tle, ponieważ pewna osoba mówi, że Katnap jest niebezpieczny, kto by się spodziewał, i że prototyp jest jego bogiem. Tak więc Katnap, a także najpewniej inne eksperymenty, chociażby 1170, tutaj Hagiwagi, Boxy Boo i cała reszta, właśnie prototypu się słuchają, to on nimi wszystkimi steruje, było to do przewidzenia. Chwilę później widzimy sylwetkę czegoś lub kogoś i zostaje nam powiedziane, że właśnie w ten sposób kończą heretycy z łap Katnapa. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś nie wierzy w prototyp i Katman się o tym dowie, to ta osoba wtedy skończy w ten sposób, więc grubo. Stąd wychodzi, że prototyp jest tam kimś w rodzaju boga dla wszystkich zabawek i eksperymentów, no będzie to z pewnością interesujące w samej grze. Następnie dostajemy chyba najgorszy, najbardziej zły tekst, jaki moglibyśmy dostać w tym trailerze, czyli te dzieci wyrosły głodne, które można odbierać jako ostateczne potwierdzenie tego, że zabawki, które występują w grze, w sensie te wielkie, straszne eksperymenty, to tak naprawdę dzieci z Playker, które zostają w nie zamienione. Chwilę później dowiadujemy się, że w łapki wpadnie nam fioletowa łapka, co ja właśnie powiedziałem, która przykładowo pozwoli nam się wybijać w powietrze. I w tym momencie chociażby widzimy jakąś czerwoną rzekę, najpewniej jest to jakoś tam powiązane z czerwonym gazem Katnapa. Następnie widzimy telewizor z bardzo analog horrorowym Hagiwagim. No chyba widzicie, w jakim kierunku będzie zmierzać stylistyka trzeciego chapteru. Kolejny napis mówi, te dzieci są uratowane. Z ciekawszych rzeczy chwilę później widzimy Katnapa, który przechodzi po pewnych korytarzach, oraz widzimy Poppy razem z Kissy Missy, czyli jak widzicie, będzie to najmocniejszy team up ever. Główny bohater Poppy i Kissy Missy, no mocno. Przypominam, że Kissy Missy jako jedyna z tych wszystkich postaci jest tą fajną, dobrą, ale aż się dziwię, że w sumie nic ją nie zjadło przez te 10 lat. O tym trochę więcej w filmie, o którym wspomniałem wcześniej. Dodam jeszcze, że Poppy wspomina, że wszystko to, co dzieje się tam na dole, jest większe i że trzeba zemścić się na potworach, które torturowały nas, w sensie ich wszystkich, oraz nas, głównego bohatera. To jest ciekawe. Następnie widzimy moment założenia maski przeciwgazowej, kiedy bohater schodzi po schodach w dół do jakiegoś miejsca, w którym najpewniej znajduje się Katnap. Jak widzicie, jest tam również jego czerwony gaz. Słyszymy również, że prototyp musi umrzeć, plus widzimy jedną z kolejnych postaci w tym chapterze. W sumie nie wiadomo, kto to jest. Znajduje się on w jakimś takim typowym miejscu dla dzieci do zabaw, które jest uwalone krwią z każdej strony, więc no wiadomo. No i na samym końcu widzimy już Katnapa w całej okazałości, który w dość patetycznie kozacki sposób stoi sobie w rozświetlonym na czerwono korytarzu.
Następnie dostajemy znajomy tytuł chapteru, czyli Deep Sleep, głęboki sen. I nie dostajemy żadnej daty premiery, co jest słabe. No i w sumie to by było na tyle z tego chapteru. Myślę, że przeanalizowaliśmy wszystko to, co mogliśmy przeanalizować. Jedyną rzeczą, która jakoś bardziej mogłaby mnie ciekawić w tej sytuacji, jest to, kim bądź czym właściwie ostatecznie jest prototyp. Ponieważ to coś widzieliśmy poprzednio jeszcze jeden raz jakby w kontekście, że jest to prototyp, w sensie eksperyment 1006. Aczkolwiek do końca na tą postać to nie wygląda. Plus dowiadujemy się, że jest on tutaj bardziej bogiem. Więc co jeżeli tak naprawdę eksperyment 1006 nie jest faktyczną fizyczną postacią, a czymś więcej, czymś nie wiem, duchowym, nienamacalnym, mającym kontrolę nad tym wszystkim, a to coś jest tylko jego przedstawieniem w rzeczywistości, ale z drugiej strony jak ma się do tego fizyczne pojawienie się prototypu w cutscence z chapteru drugiego, no nie wiem. Póki co ze wszystkich informacji co do chapteru trzeciego to byłoby na tyle. Dostaliśmy także kilka innych nowych rzeczy, które całkiem mocno budują lore, ale o tym opowiem wam w oddzielnym, bardzo długim materiale, który zbiera całą dotychczasową fabułę Poppy Playtime aż do tego momentu. Ale to musicie poczekać na to jeszcze tydzień. Tymczasem to było na tyle, zostaw suba, bo Katnaf stwierdzi, że jesteście heretykami Mondara i w niego nie wierzycie. A jak nie, wbij chociaż na Instagramka, linka masz w opisie.